Dzień dobry, Kościele. Niestety zostałam zaatakowana i mój głos będziecie musieli znosić. Mam nadzieję, że Pan Bóg mnie dotknie w międzyczasie. Jest okej? To nie jest mój normalny głos, gdyby ktoś pytał. Niestety nie zaśpiewam, ale... Bo bardzo miałam na sercu podzielić się pewną rzeczą z takiego przeżycia mojego. Leszku, dziękuję bardzo za wstęp. Dobrze, że powiedziałeś, że mam męża i trójkę dzieci. Ja myślę, że wielu z was, słysząc to przedstawienie, pomyślało sobie, to co to za mąż, który pozwala swojej żonie wyjechać, nagle zostawić wszystko i wyjechać. Dodam tylko, że my z mężem się nie zamieniliśmy rolami. Ja jestem mamą trójki dzieci dorosłych już, a on jest moim mężem i ojcem trójki dzieci dorosłych. I pracuje ciężko. I wspiera mnie w tym. Nie pozwala mi o sobie mówić, kiedy stoję przed ludźmi. To jest druga rzecz. Bardzo skromny człowiek. Pochodzi z takiej... On jest trzeciego pokolenia, człowiekiem nawróconym. Babcia nawróciła się na wschodzie Ukrainy przez sen. Babcia szafrańcowa miała którejś nocy sen. Przyśniło jej się, jak przez okno widzi pole pełne zboża. I mówi, że w tym śnie wyszła z chałupy na zewnątrz. Powiedziała chałupy, to ja też tak mówię. I zobaczyła, że stoi tam kolejka ludzi. Długa, długa, długa taka linia ludzi. I widzi, że Pan Jezus chodzi i kładzie ręce i wybiera tych ludzi z tej kolejki. I ona, kiedy to zobaczyła, zaczęła wołać: Panie Jezu, wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz mnie. Oni byli wtedy w katolickiej kościele. I Pan Jezus się do niej odwrócił i mówi tak: i szafrańców też bierzemy. Załatwiła nam babcia zbawienie. Ja się w ogóle nie muszę martwić o moje dzieci, o naszą rodzinę. To jest wielki przywilej mieć takie dziedzictwo, moi kochani. To jest niesamowite. Moje dzieci są z czwartego pokolenia. Niektóre są bardzo blisko Pana, o niektóre walczymy, modlimy się. No, z trójki to jest jednak duże wyzwanie, chociaż to jest dla niektórych tylko trójka. Ja nawróciłam się, mając lat 16. Pochodziłam z katolickiej rodziny też. I... Zostałam zaproszona przez moją przyjaciółkę na ewangelizację we Wrocławiu, bo pochodzę z Wrocławia, mieszkamy we Wrocławiu. I Bóg mnie dotknął, doświadczyłam Jego miłości, kim On jest, tego, że moje grzechy mogą być przebaczone. I Bóg, uwierzyłam w Jezusa, pierwszy raz zobaczyłam, kim On tak naprawdę jest, że nie jest takim, wiecie, starcem z siwą brodą. Tak patrzy tak pobłażliwie na wszystkich, głaszcze się po tej brodzie w niebie. O, dzięki. Albo... Nie, bo wywalę. Dzięki. A druga rzecz, drugi obraz, to był taki policjant, to był mój obraz Boga, policjant z pałką, co tylko czeka, aż ja coś źle zrobię i mnie zamiast tą pałką, zdzieli, żeby mnie doprowadzić do porządku. A tu dowiedziałam się o tym, że Bóg na mnie czeka, że czeka na każdego zgubionego, że czeka na każdego i czeka, aż my do Niego przyjdziemy. I doświadczyłam tak niezwykłego dotknięcia Bożego i przemiany życia, że zupełnie to odwróciło moje takie patrzenie na siebie, na patrzenie na Niego. I wiecie co? Bóg wlał w moje serce pasję, radość. Wiecie, to było tak niezwykłe przeżycie, że ja 3 dni, to wydaje mi się, że ja fruwałam nad ziemią. Nie chodziłam po ulicy, tylko z radością biegałam. I tak się zaczęła przygoda mojego życia. 2 tygodnie później znalazłam się w zborze na Miłej we Wrocławiu. Nie wiem, czy ktoś tam kiedyś był. Za czasów jeszcze brata, jak się nazywał nasz ukochany brat? Brat Gaweł właśnie. Jeszcze brat Gaweł był, ale już oddał pastorstwo, jak ja przyszłam. Ja pierwsze 3 lata spędziłam w grupie młodzieżowej. Bo ja mam historię prześladowań. Nie będę dzisiaj tu o tym mówić, ale moja rodzina była radykalnie katolicka. Ja przeżyłam prześladowania łącznie z pobiciem za wiarę.
I to oparcie, które miałam wtedy wśród braci, wśród młodych ludzi w tym kościele było niezwykłe, ale musiałam zwiewać na spotkania młodzieżowe. 2 lata kłamałam mamę, że idę do koleżanki. Szłam na 5 minut, a potem jechałam na spotkanie. Później to wszystko wyznałam, bo taki Pan Bóg jest dobry, prawda? Nie rozumiem do tej pory, co Luther mówił. Grześ śmiało i pokutuj, tak? Ja sobie nie wyobrażam, żeby śmiało grzeszyć. Amen? Nie robimy tego dlatego, ale nie było innego wyjścia. Przeżywałam terror w domu. Któregoś razu w kapciach uciekłam z domu, żeby pójść do kościoła. Dobra, to inna historia. W każdym razie na drugim moim spotkaniu w zborze zostałam ochrzczona Duchem Świętym. Bo ktoś mi powiedział, że jak Duch Święty przyjdzie do mojego życia, to już nie będę więcej stała na jednej nodze, tak jakbym stała jedną nogą w łodzi, a drugą na brzegu. I łódź się wtedy, wiecie, kiedy łódź się przesuwa, ty jesteś człowieku takim chwiejnym, nie umiesz się utrzymać. I kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia, zmienia wszystko, wprowadza cię we wszelką prawdę. I ja zostałam pierwsza ochrzczona Duchem Świętym z tej grupy kilkunastu osób, która wyszła wtedy do przodu. To było niezwykłe przeżycie. Kiedy wracałam do domu, nie mogłam o tym powiedzieć mamie. Słuchajcie, w ogóle musiałam wrócić pociągiem, bo ja mieszkałam w miasteczku pod Wrocławiem. I Duch Święty mnie tak napełnił, że ja nie mogłam przestać się modlić. Więc odwróciłam się do drzwi na korytarzu i modliłam się językami, tak żeby mnie nikt nie widział. Kiedy przyszłam do domu, wzięłam psa na dwór. Do 12 z nim chodziłam pod blokiem, bo nie mogłam skończyć się modlić. Duch Boży mnie wypełnił całkowicie. I to było niezwykłe przeżycie. To trochę historii o mnie, ale bardzo chciałam się z wami podzielić pewnym słowem. Nie wiem, czy wy macie takie przeżycia, że Bóg doświadcza was, dotyka waszego życia i wprowadza was w jakąś prawdę i to jest taki proces. Ja miałam taką przygodę z Panem Bogiem, jedną z wielu, wielu przygód, kiedy dostałam takie zadanie od Niego. Wiecie, jakie zadanie? To jest takie zadanie pod tytułem... Momencik. To jest takie zadanie pod tytułem, że Pan Bóg przynosi rzecz, którą ty robisz w swoim życiu i on ci zadaje pytanie. I ty zaczynasz patrzeć na tą rzecz w swoim życiu zupełnie inaczej, albo on cię prowokuje do tego, żeby pogłębić pewne rzeczy. I wiecie, jaka to była rzecz? To była taka kwestia związana z modlitwą. I wiecie, jak wiele nauczeń słyszeliśmy na temat, jak się modlić. Cały czas słyszymy, jak się modlić. A wiecie, jak ja miałam zadanie? Do kogo się modlisz? Do kogo się modlisz? Kto jest adresatem twoich modlitw? I ja, wiecie, wziąłam sobie tak Biblię, wypisałam sobie wszystkie miejsca z Nowego Testamentu i podarłam tą kartkę. Sobie myślę, no to kupię to tak. Przecież wiadomo, że się modlimy do Boga, przez Pana Jezusa, tak? I wiedziałam, że Bogu nie o to chodzi, że ja mam sobie zrobić listę. Możesz w ogóle wejść do Google i sprawdzić takie rzeczy. I przyszłam wtedy do Boga i powiedziałam, Panie, Ty coś chcesz zrobić w moim sercu. Pokaż mi. Pokaż mi. Więc będę chciała o tym mówić, dlatego że to było takie, wiecie, no, to jest przeżycie osobiste, ale ono jest prowadzone przez Biblię. Dlatego chcę się z wami tym procesem podzielić. Ale Pan mi też pokazał pewną rzecz, którą chciałabym wam pokazać. Bo jak usłyszeliście, ja jestem od służby wśród dzieci. To daj mi całą to. Nie wciągaj. A że jestem od służby od dzieci, to mogę robić różne rzeczy na kazaniu. Mam usprawiedliwienie. Prawda? I wam coś tu przedstawię. Muszę sobie to rozłożyć. Pokażę wam, co tu mam. Widzicie, co to jest? Serce. Specjalnie nie jest to serduszko, tylko serce takie, jak prawdziwe ludzkie serce. Zresztą moje dzieło też, także wiecie, wczoraj w nocy to robiłam. Ono jest namalowane
na kamieniu albo na glinie. Widzicie, na czymś, co jest twarde. I to jest celowo zrobione. I podczas, kiedy będę mówić, wierzę, że Pan Bóg będzie coś robił. Poproszę Arona teraz na chwilę, żeby sobie tu usiadł. Tu o. Weź swój sprzęt. Rekwizyt swój. I Aron sobie będzie tak siedział i będzie tutaj wygniatał plastelinę. Czasami sobie na niego popatrzcie. Jak ci się znudzi, to będziesz mógł usiąść, dobra? A potem cię jeszcze raz zawołam. Dobra. To mamy tutaj, kształtujemy tutaj pewną masę, która będzie, stanie się pewną plastyczną masą. I tu mamy taki rekwizyt. Możemy go oprzeć. Nie wiem, czy to się da. Dobra, tego nie przemyślałam. Nie przemyślałam. Niech to leży, wy wiecie, że to tutaj leży. I wiecie co? Kiedyś słyszałam taki wykład, kiedy byłam w Izraelu we wrześniu, pierwszy raz byłam w Izraelu we wrześniu po 11 latach modlitwy, żeby Pan mnie tam wysłał. Znaczy, marzenie miałam, żeby tam pojechać, a Pan mi powiedział, ja cię tam wyślę i wysłał mnie wtedy. Jedna z rzeczy, jeszcze taka dygresja, która związana jest ze służbą moją. Jak wiecie, to jest służba Kids in Ministry, czyli ja jestem osobą, która szerzy wizję takiego podejścia do dzieci, które mogą doświadczać Bożej obecności, które mają znać Słowo, mają być wyposażane do bycia takimi, wiecie, funkcjonującymi chrześcijanami, czyli mają praktycznie funkcjonować w Słowie i w praktykowaniu Słowa. I trzecia rzecz to jest to, że dzieci mogą doświadczać Bożej obecności i marzą o tym. I ja pokazuję ludziom, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby te dzieci nie miały tylko szkoły, uczyły się o Bogu, ale znały Boga, poznawały Boga. To jest jedna z rzeczy. Drugą z rzeczy to jest praca misyjna, gdzie Bóg mnie wysyła do różnych krajów, o czym Leszek powiedział. Zaczęło się od tego właśnie, że Bóg mnie wysyłał z tą służbą związaną z dziećmi, ale właśnie pokażę wam pewien filmik i to nie ten w niebieskiej sukience, tylko granatowe tam się zaczyna. Zaraz wam tylko wytłumaczę, co się stało. Pewnego razu w Indonezji na jednej z wysp przyszliśmy i poprowadziliśmy spotkanie dla dzieci. Ale my jeszcze kończyliśmy uwielbienie i przyszedł nagle Bóg i wszystkie dzieci zaczęły płakać. I chcę wam to pokazać. I wiecie, my nawet nie powiedzieliśmy kazania, tylko dzieci śpiewały taką piosenkę. Spróbuję ją zanucić. Kuma ucinta Jezus, selamania. Jest taka piosenka, która mówi, będę szedł za Tobą, Panie, przez całe swoje życie, nawet gdy będzie wielka burza wokół mnie. Ja chcę się Ciebie uchwycić i jesteś moim tatą i jestem w Tobie bezpieczny. I kiedy to śpiewaliśmy, nagle patrzymy, co się tutaj dzieje i my nie wiemy, co w ogóle tu się dzieje. Rozumiecie? Cała grupa dzieci płacze, 40 minut. I tak jeszcze blisko siebie siedzieli. I my tylko wiedzieliśmy, że tu nie należy przeszkadzać. Chodziliśmy tylko wokół tych dzieci, błogosławiliśmy je. Potem nam powiedziano, że dzieci z tej wioski ciężko pracują. Gdzieś tam są w jakiejś fabryce cegieł, czy w jakimś takim miejscu. I mają ciężkie życie. I wierzę, że po prostu Bóg je przyszedł tak ukoić. I one widać było, że to nie był taki, wiecie, żal. Wiecie, jak dziecko płacze, jak mu coś się dzieje, nie? To możemy to rozróżnić. A to był taki płacz, Panie, jestem w Twoich ramionach, tak? I kiedy liderzy przyszli, też widzieli to, co się dzieje. Mówią, a my też chcemy takie spotkanie, żeby Duch Święty tak działał wśród nas. I przyjdź na wieczorne spotkanie przebudzeniowe i może też nam usłużysz. I od tej pory Bóg zaczął mnie wysyłać do różnych miejsc, w różnych miejscach. Kiedy byłam w Afryce w 2014 roku, Pan mi takie robi różne numery, jak ja to nazywam, słuchajcie. I taki numer mi zrobił, że pojechałam do pastora do Afryki, gdzie miałam mówić o służbie wśród dzieci, a on przynosi mi plakat. Na tym plakacie jest moja osoba, nie wiem skąd się zdjęcie wziął z internetu, ja się w ogóle na tym nie znałam wtedy jeszcze. I ja jestem Madamu Izabela Szafraniec, mówca na spotkaniu przebudzeniowym. Ja mówię, no co za zwyczaje, ja nigdy w życiu nie byłam żadnym mówcą, słuchajcie.
I ktoś wtedy przyszedł i powiedział na mnie preacher, że jestem kaznodzieją. Ja mówię, no co tu się w ogóle dzieje? Ja przyjechałam tutaj służyć tej społeczności, a Pan Bóg mnie wysyła. Ale to nie wszystko. Wysłał mnie też do osób, które w masakrze rwandyjskiej straciły bliskich i miałam się dzielić z tymi ludźmi Bożym Słowem. I to też było dla mnie zaskakujące, bo co możesz powiedzieć komuś, kto przeżył takie tragedie, a tobie nawet jeszcze włos z głowy nie spadł. I stoisz i wiesz, że to tylko Bóg może przyjść i Bóg może coś zrobić, tak jak do tych dzieci. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o, tak w skrócie, to co się dzieje w moim życiu, to jest taka tajna misja. Ta tajna misja modlitewna, ja to tak nazywam. I tak, za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżam, dostaję od Pana Boga taki pakiet tajemniczy. Mam różne zadania, żeby się o pewne rzeczy modlić. Czasami modlę się z ludźmi, czasami modlę się sama w wierności. Czasami Bóg mnie wysyła do grup ludzi, do wstawienników albo do takich stróżów nad narodem, tak, żeby się wspólnie o rzeczy modlić. I tak było też z Izraelem. Tak mnie Pan Bóg właśnie wysłał do tego Izraela. I tam w tym Izraelu właśnie wracam już do tego słowa. Usłyszałam niezwykłe takie, to można powiedzieć, to było nauczanie o sercu. I wiecie, czego się dowiedziałam? Że istnieje taki syndrom. Ja sobie to tutaj mam na telefonie. Jak zwykle zawsze jest taki numer, że ci coś się zgubi, jak coś masz. Zaraz przyjdę do słowa, nie martwcie się. Jest taka choroba serca, która nazywa się syndrom złamanego serca. Słyszeliście o tym? I ona się objawia w taki sposób, że tam są pewne problemy z budową serca i to serce robi się też twarde. Serce robi się twarde. I tym słowem z nami wtedy w Izraelu dzieliła się osoba, która jest takim przy kardiochirurgu, robi operację. I ona to też widziała na własne oczy. To nauczanie było o tym, że Bóg wpisał swoje DNA w budowę ludzkiego serca. Wiecie, kiedy przykroicie serce na pół, tam w tym sercu widać literę Shin w komorach tego serca. I ten wykład był o tym, że Bóg zaplanował pewne rzeczy dla ludzkości w naszym DNA, o tym wszyscy wiemy, tak? Ale w każdym detalu i my mamy tak wiele do odkrycia. Ale o co chodzi z tym sercem? Wiecie co, ja bardzo mocno wierzę w to, że Bóg nas chce prowadzić bardzo blisko i chce, żeby to nasze serce w jakikolwiek sposób, jeśli się zdarzyło nam, że ono gdzieś stwardniało, On chce na nowo nas dotknąć i uzdrowić każdą część naszego serca. Ja nie wiem, czy to jest tak, bo się nie znam, tak? To się nazywa kardiomiopatia? Coś takiego. To ja nie wiem, czy jak to wygląda technicznie, czy to jest tak, że część serca jest twardsza, czy całe serce jest twarde. I też słyszałam, jak kardiochirurg się wypowiadał, że faktycznie tak jest. Ale w sensie duchowym wierzę, że też coś takiego może nam się przydarzyć. Wiecie kiedy? Kiedy przechodzimy przez trudy życia, kiedy przechodzimy przez różne niebezpieczeństwa, ja wam opowiadam, ja mam na koncie dużo historii prześladowczych, trudnych. I mam Boga, który mnie leczy, do którego przychodzę i dotyka tego mojego serca. Ale myślę i wierzę w to, że Bóg ma dla nas instrukcję, jak poddać to serce Jemu, w jaki sposób to zrobić. I dlatego chciałabym wam powiedzieć kilka rzeczy o tym, jak w modlitwie przychodzić do Boga i jak to jest, żebyśmy po prostu zobaczyli. Wszyscy wiecie, że my się modlimy do Boga, tak, przez Jezusa, ale to jest bardzo ciekawe, kiedy zobaczymy to w Słowie. Wiecie, kiedy jest pierwszy moment w Biblii, taki, o którym jest mowa, że ludzie zaczęli wzywać Bożego imienia? Rodzaju 4,26, jeśli można wrzucić to słowo. Czyli pierwsza Mojżeszowa 4,26.
to już jest po tym, jak było tak pięknie i się skończyło. Jak człowiek był w raju, ale potem musiał zmierzyć się z konsekwencjami. Jest w tym rozdziale o Kainie i Ablu, potem o potomkach Kaina, nawet o potomkach Seta. I jest ten 26 werset, który tak zwieńcza tą całą historię tego wygnania i tego czasu trudnego dla początku ludzkości, można powiedzieć. Jest takie słowo, tam jest tak, zaczyna się ten werset. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. I wiecie, co jest bardzo ciekawe w Biblii? I też wiecie o tym wszyscy, że zanim człowiek się przybliży do Boga i pozna Go jako Zbawiciela, to ludzie w pewien sposób znają Boga. Jako kogo na przykład? Pytanie do was. Jako Stwórcę, prawda? Jako Stwórcę. I popatrzcie, to co znają Go, czy nie znają? Wiedzą troszkę o Nim i my tak samo mamy jakieś pojęcie o Bogu. Ja zanim się nawróciłam, byłam bardzo praktykującą katoliczką, tak, bo pochodziłam z takiej rodziny. Moja rodzina zawsze wszystkie święta obchodziła, uważali, że to jest budowanie rodziny. Ale to mnie w ogóle nie przybliżało do Boga, tak? Nie wiedziałam o tym wtedy, dopóki nie poznałam Go, poznałam Jezusa. Ale ten moment, kiedy ty sobie zdasz sprawę, że ludzie mówią o tym, że oni znają Stwórcę, znają Boga i potem nie masz dyskusji z nimi. No ja wiem, kim jest Bóg. No stworzył wszystko. No i wtedy zaczynasz im mówić. No ale wiesz, jest jeszcze Pan Jezus, Zbawiciel. Bez Jezusa to nie ma takiego życia. I co ty powiesz? Przecież ja normalnie żyję, oddycham, wstaję rano, idę do pracy. Ludzie myślą, że to już wszystko, tak? A ty wiesz, bo ty już poznałeś Pana, że to nie jest prawda. Że oni jeszcze nie poznali, jeszcze nie doświadczyli. Przepraszam was za to, ale to nie jest problem. Słuchajcie, i teraz wiecie co? Przeczytałam też, że na początku jest taki moment, kiedy patrzymy na Słowo Boże, na początek Biblii, to tak naprawdę to Jego imię na początku, pierwszy, drugi rozdział Biblii, aż wam powiem, do którego momentu, od Księgi Rodzaju 1.1, czyli Bereshim, czyli na początku, tak, aż do tego słowa 2.3, do tego samego rozdziału 2.3, jest tylko i wyłącznie wymieniany Bóg jako Stwórca. Tak. I mam tu, znalazłam, to jest Elohim, tak. I 35 razy w słowie później występuje. I dosłownie w ogóle to imię oznacza, że tak tłumacząc wyraźnie, że to jest mocny Bóg, że On jest mocny, tak? I w taki sposób, ale ludzie, czy my, kiedy zanim poznaliśmy Jezusa, nie mieliśmy takich definicji Boga, po prostu w ogóle się w to nie zagłębialiśmy, prawda? Nie było to dla nas tak istotne. Natomiast chcę wam powiedzieć, że w tym procesie badania tego tematu, do kogo się modlę, odkryłam pewną rzecz, że modlitwa nie jest wcale wynalazkiem chrześcijaństwa. Zgadzacie się? Modlitwa nie jest wynalazkiem chrześcijaństwa. Ludy, o których mówi na przykład słowo, one też się zwracały do swoich bogów i z różnych powodów zanosili do nich modlitwę. I wiecie, co też odkryłam? Na przykład pamiętacie historię Jonasza? Tam jest bardzo wyraźna historia, że każdy miał iść do swojego Boga i się modlić, tak? Tylko Jonasz poszedł spać. W tej historii. Też Kain i Abel. Nie wiadomo, co tam z nimi było. Czy oni znali Boga, czy nie znali, tak? Zwyczaje religijne ludów, tak? Oni wszyscy po prostu w jakiś sposób się modlili. Ale też odkryłam, że Izrael tak naprawdę zaczyna modlić się do Boga, wiecie kiedy? Kiedy odkrywa Jego imię. Kiedy odkrywa Jego imię. Dlaczego? Dlatego, że imię ma znaczenie. Ono coś mówi. I tak sobie tutaj siedziałam i tak cały czas mi Pan Bóg coś nowego tu wrzucał. Myślę, to tak jak
zwracasz się do kogoś w modlitwie, bo wiesz, albo z prośbą o coś, bo wiesz, co od tej danej osoby możesz uzyskać. Na przykład, coś mi piszczą klocki hamulcowe. No to nie pojadę do lekarza, prawda? Do mechanika jadę. To jest słowo mechanik, imię czy nazwa. Mówi mi wyraźnie o tym, co ja uzyskam w tym miejscu, tak? Masz problem z kwiatkami? Znasz Malwiny i do niej dzwonisz, pytasz się, słuchaj, coś mi tam przeschło. Co mam zrobić? Jaką odżywkę użyć do kwiatków, tak? Hydraulika potrzebujesz. Zwracasz się do konkretnej osoby, bo masz konkretną rzecz do zrobienia. Bo tak funkcjonujemy, prawda? I podobnie jest, słuchajcie, z tym, jak my poznajemy Boga, tak? I teraz wam podam kilka przykładów, tutaj takich, które sobie wypisałam z Biblii. Na temat, na przykład w Mateusza 11, 25. I tam, nie wiem, jest wyświetlony ten werset, będzie? Ktoś może głośno przeczytać? W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. I taka, chodź zostaniesz, byś mi pomagał, byś mi czytać, żeby było przyjemniej w wysłuchaniu. Zobaczcie, Jezus zwraca się do Boga tutaj wołając jak? Ojcze i Panie nieba i ziemi. Kto jest adresatem? Stwórca i Wszechmocny. I tak kilka przykładów wam podam, to zobaczycie to w słowie. Łukasza 10:2. To jest bardzo ciekawe. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. I do kogo się tu modlą? Do Pana żniwa. Konkretna rzecz. Jezus mówi, módl się do Pana żniwa. Ja od tego momentu, jak modlę się o ludzi, którzy są potrzebni na żniwie, na misji, modlę się zawsze do Pana żniwa, idę. Panie żniwa, chociaż wiem, że to jest ten jeden Bóg, ale wiem, że ja w te drzwi pukam i mi przysyła tu właśnie fajnych ludzi potem. Tak, czyli działa. Łukasz 18, 7-8. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Kogo tu mamy? Do Boga obrońcy. A jeszcze jest? Nie. 7, 8. No dobra, to przeczytajcie. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I tu jest adresatem Bóg obrońca. Śpiewamy nawet. Mój Panie, obrońco. Da, 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 di, da, da, da. Przepraszam. Zapamiętacie przynajmniej to. Słuchajcie, do Boga obrońcy się zwracają. Bo słuchaj, idziesz do tego Boga obrońcy, to ty wiesz, że ty przychodzisz ze swoją sprawą uciemiężonego człowieka. Ja idę do tego, który jest moim obrońcą. I On mi odpowiada. Wiecie, jak to jest? Imię Boże sprawia, że nasza wiara jest mocniejsza, kiedy ja wiem, że mój Bóg jest obrońcą, bo mi to słowo powiedziało. Mój Bóg jest moim obrońcą. Ty mi możesz powiedzieć, ale ja to widzę w słowie. I On to konkretnie pokazuje. On jest obrońcą. Ja mówię, ty jesteś moim obrońcą, przyjdź i mnie teraz wybaw. Sztorm się zerwał. Płyniemy łodzią przez indonezyjskie morza. Łódka się telepie, my mamy jeszcze 20 minut do brzegu. Obrońco, ratuj nas! To nie my, to nie my. I Bóg przychodzi. W Marka 11, 17 jest jeszcze bardzo ciekawy fragment. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwane domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I tutaj to imię mówi o tym, że On jest Bogiem wszystkich narodów.
Nie jest to wprost powiedziane, prawda? Dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z nich jaskinie zbójców. To znaczy, w tym słowie zawiera się to, że nie tylko Izrael będzie miał dostęp do Boga, prawda? Tylko też wszystkie narody w jego domu. Bo jak wiecie, to Salomon wybudował jemu świątynię, tak? I on wybudował, to jest jego dom. Nie Salomona, tylko jego, chociaż nazywamy to na przykład świątynią Salomona, tak? I zobaczcie, jest też taki jeden moment, taki fragment, który chciałam wam powiedzieć, łączący Stary i Nowy Testament, czyli początek Ewangelii Łukasza 1:46. Też przeczytajmy. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana. O, tam jest w dalszym fragmencie, bo pewnie ja mam z innego tłumaczenia. Czasami są konstrukcje zdania pozamieniane. Maria zwraca się tutaj do Boga, Pan mój i Zbawiciel. Jest to w tym zdaniu, okej. Okay. Pan mój i Zbawiciel. I wiecie, że to jest pierwszy raz. Zaczyna się Nowy Testament, Ewangelia Łukasza i pierwszy raz ktoś mówi o Panu jako Zbawicielu. Słuchajcie, jako Zbawicielu. I potem jest jeszcze bardzo ciekawy fragment, do którego przez całe te wszystkie słowa ja bym chciała właśnie dotrzeć. I tu na tym się troszkę zatrzymamy. Zanim dojdziemy do tego, jeszcze raz wrócimy do Starego Testamentu, do pewnej historii. Pierwsza Mojżeszowa, 16 rozdział. Tam będą różne wersety, ale proszę o otworzenie tego 16. Zaraz powiem, który. 7, od 7. Wiesz co, ja już będę tu mówić. Dziękuję ci bardzo. Tu się zaczyna pewna niezwykła historia. Pewnego doświadczenia. I to jeszcze kogoś, kto nie był w ogóle z Izraela. Tu mówimy o Starym Testamencie. To jest historia Hagar. Nie będziemy opowiadali całej jej historii, ale wiecie, że ona wpadła w tarapaty. I uciekała, ponieważ chciała się ratować. Ale Bóg miał plan dla jej życia. Ona nie miała pojęcia, jaki jest ten plan dla jej życia, tak? I ona uciekając, znalazła się w pustynnym miejscu. Pustynia to jest bardzo trudne miejsce. Wszyscy wiecie. I kiedy tak uciekała, w 7 wersecie, w 16 rozdziale jest napisane: i znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I zaczyna z nią rozmawiać i zaczyna ją pytać: niewolnico Saraj, skąd przychodzisz, dokąd idziesz? A ona odpowiada: uciekłam przed moją panią. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Iszmael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I teraz 13 werset. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię, 14 werset, studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. I taką historię ma Hagar. Hagar jest w kłopotach, ucieka. Przychodzi do niej, na początku jest napisane, że to jest anioł, a potem ona mówi, że to Bóg był, tak? I ona ma przeżycie tego Boga, gdzie ona sobie zdaje sprawę, że Bóg ją widzi, że Bóg zobaczył nie tylko, że ona biegnie, ale też zobaczył, co się działo w jej sercu i też jej powiedział, co będzie w przyszłości.
bo Bóg nie jest ograniczony, nie ma takiego wymiaru czasowego jak my, nie jest na linii czasowej, Bóg wie wszystko. Tak samo w duchu się widzi rzeczy, że możesz widzieć rzeczy w duchu, które są za tobą. Widzisz aniołów za tobą na przykład, tak? Jak widzisz aniołów. Możesz słyszeć Boga w różnych miejscach. Możesz Go doświadczać. I ona ma takie doświadczenie. Ona doświadcza tego, który ją widzi. I wiecie co? Sama historia sama w sobie jest niezwykła, prawda? Jest niezwykła. Natomiast jest jeszcze coś do odkrycia. I właśnie chodźmy do Mateusza 6:6. Chodźmy do Mateusza. Macie już to. Dobra. Zacznę od 5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wiecie, że bardzo ważne jest, że my mamy też Stary Testament i Nowy, tak? Jak patrzymy na tą historię i połączymy to przeżycie Hagar i to, że to jest wskazówka Jezusa, jak my się mamy modlić, to w moim życiu na przykład miało to bardzo duże znaczenie. Co innego jest przychodzić, wiecie, mamy chodzić też w wierze, to jest prawda, tak? Że przychodzimy w wierze, ale tak jak wam mówiłam, przychodzisz do Boga obrońcy, to twoja wiara od razu inaczej popatrzysz na tego Boga, który jest obrońcą, tak? Bo to jest udowodnione w Słowie. Każdą rzecz możemy zmierzyć miarą Słowa. I kiedy w momencie, gdy przychodzisz do Boga i zaczynasz się do Niego modlisz i od razu przychodzisz, idę do mojego Boga, idę do mojej komory, ale idę do mojego Boga, który mnie widzi. Jaki to będzie miało wpływ na twoją modlitwę? Na moją modlitwę ma ogromny wpływ. Dlatego, że najwięcej rzeczy, najwięcej złamanego serca, skruszenia tych twardych rzeczy było wtedy, kiedy ja doświadczałam Boga. Przez Jego Słowo, wiecie, miałam kiedyś takie przeżycie z Bogiem, po takim czasie poruszenia Bożego, że brałam Biblię do ręki i zalewałam się łzami. Wiecie, nie było mi przykro, tylko po prostu tak działało na mnie Słowo Boże, że mi się fontanny jakieś w głowie włączały i po prostu nie mogłam czytać, po prostu zalewałam się łzami. I mówię do Jarka, mojego męża, wytłumacz mi, co się ze mną dzieje. Tak ma być w Biblii, że ja mam do męża iść, mam mi wytłumaczyć. Mówi, no nie wiem, mówi. No nie wiem. Słuchajcie, wiedziałam, że Bóg posyła swoje Słowo, żeby oczyścić moje życie. Byłam wierząca, byłam. Chodziłam z Bogiem kilka lat wtedy. Moje serce było gorliwe dla Pana. Ciężko pracowaliśmy też wtedy z mężem. Ale Bóg nagle przyszedł i On zaczął obmywać mnie, moje życie, moje oczy. Ja to Słowo zaczęłam widzieć inaczej. Mam też takie niezwykłe przeżycie. Ciekawe, dlaczego mam o tym tu powiedzieć. Któregoś razu usługiwaliśmy w Finlandii. Macie takie przeżycia z Bogiem? Oprócz tego przeżycia, kiedy On dotknął waszego serca, bo wierzę, że wielu z was ma i nosicie jakieś takie skarby w sercu. Wiecie, to był taki moment, kiedy spojrzałam Jezusowi w oczy, albo On spojrzał w moje oczy. Spojrzał. I oczy pełne miłości. I to są takie oczy, którym ty nie odmówisz. Kiedy On tobie powie, pójdziesz za mną, pójdziesz za mną, pójdziesz za mną. Wiesz, że ty chcesz to zrobić. Chociaż niektórzy mogą powiedzieć, ale jeszcze ojca pochować. A pole dopiero kupiłem, trzeba obsiać. A jeszcze szkoła i studia i w ogóle wszystko. A teraz to dom buduję. I tak dalej.
można tak zrobić. I Pan Bóg ciebie będzie dalej kochał. Nikt, Jego miłość się do ciebie nie zmieni. Ale wielu jest powołanych, a niewielu wybranych. I Pan Bóg ma dla nas takie rzeczy, takie głębie, do których nas chce wprowadzać. To nie jest łatwe. Takie decyzje też nie są w życiu łatwe, tak? Ale On ma to dla nas. On miał to już dla Hagar. Pamiętać, nie była nawet z Izraela. Ona była, wiecie, służącą u Saraj. I Bóg do niej powiedział, wracaj. I ona przyjęła to, co się wydarzyło, z taką pokorą. To był objaw pokory. Ona mówi tak. Jeszcze raz, 16 rozdział. Tyś Bóg, który mnie widzi. Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. To przeżycie spotkania sam na sam z Bogiem zmienia życie. I wiecie, co się wtedy dzieje, kiedy mamy takie przeżycia? Niebezpieczne urządzenie. To jest takie spotkanie z Bogiem, które kruszy serce. I chodź tu, Aaron, z tym swoim zrobionym. Daj mi to. Tu Aaron siedział jak Pan Bóg i nam formował materiał na serce. I popatrzcie, jak łatwo, kiedy my wchodzimy w to miejsce, które Bóg dla nas ma, to miejsce, kiedy my chcemy dotknąć Jego serca albo żeby On dotknął nas. Słuchajcie, jak się komuś spojrzy w oczy, to jest coś innego. Wiecie, co jest ciekawe? Wczoraj nawet to zauważyłam. Służba witalna w pewnym miejscu. Wiecie, co my robimy? To jest w ogóle wszędzie w kościach tak. Mogę się z tą przywitać? Cześć. Znacie to? Podajesz komuś rękę i tak, cześć, już na tą drugą osobę patrzysz, bo jest 500 osób do przywitania. I my tak robimy, nie? Tak, cześć, na tą osobę w ogóle nie patrzymy. Ja tego doświadczyłam pierwszy raz w Indonezji. Ja myślałam, że ci ludzie się tak wstydzą popatrzeć w oczy, bo są takie kultury, tak? Ale jak popatrzysz komuś w oczy, my tego nie umiemy, nawet jak się modlimy to o kogoś, to my zamykamy oczy. Ja o to walczę, żeby otwierać oczy, jak się modlę. To my zupełnie inaczej odbieramy te osoby. Czasami się boimy nawet patrzeć w czyjeś oczy, prawda? A w oczach jest pewna głębia i w Bożych oczach też jest niezwykła głębia. Też Fiszek Lektik śpiewa taką piękną piosenkę, tak? Pamiętacie? No prawie, że wygląda jak prawdziwe serce. Ma chyba więcej żył z tej strony. I zobaczcie, Bogu chodzi o to, żeby to nasze serce było takie miękkie, żeby nie było na nim żadnej skorupy. I wiecie, jeśli to jest stan, to nie jest taka kwestia. Wiecie, w Ezechiela jest w 36, 26 rozdziale też napisane o tym. Wszyscy znamy to słowo, przeczytajmy to sobie. 36 albo 27, 36, 27. Wszyscy to słowo znacie. Czekamy na wyświetlenie. 36, 27. O mamy. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i czynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać. A poczekaj, 26. A 26? Wcześniej? Werset. I dam wam serce nowe, ducha mojego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. To jest Boże serce. To jest Boże serce, to jest coś, co Bóg chce dla nas, dla każdego z nas. I tak jak wam mówiłam, kiedy ja mówię o służbie wśród dzieci, ja gorąco wszystkich błagam, zajmijcie się dziećmi w taki sposób, żeby one doświadczały Boga od najmłodszych lat. Wiecie dlaczego? Dlatego, że takie małe serce jest chłonne jak gąbka. A my mówimy, ono jest za małe, ono jest za małe. Świat mówi, indoktrynacja, co wy tam z Biblią? Jak będzie dorosłe, niech sobie wybierze wiarę. Najgorsza bzdura. Dobrze, że jeszcze to można mówić publicznie. Dlatego, że to małe dziecko ma tak chłonne serce, ono jest właśnie, wiecie, jak taka dobra, najlepsza gleba.
I my też jesteśmy takimi sercami, jak taka dobra gleba, kiedy się nawracamy też, prawda? Ale są pewne okoliczności. Idziemy przez życie, są ciernie się pojawiają. Czyli co? Troski. I gdzieś ta skorupa się zaczyna robić. Pewne rzeczy wyznamy, przebaczymy rzeczy, a pewne rzeczy zostawimy, bo jest coś nas boli i nie umiemy po prostu tego kolca wyrwać. Wiecie, jak ciężko jest wyrwać głęboką drzazgę? Najgorsza rzecz. I zostają te rzeczy i nad nimi taka gruba warstwa tej skóry, tego pancerza wyrasta. I nagle stajemy się z tego miękkiego, taką twardą glebą w naszym życiu chrześcijańskim. I tracimy wiele rzeczy z Jego bliskości. Z Jego takiego, wiecie, z takiego doświadczania Boga. A jeśli my to zatracimy, to jakbyśmy, to jesteśmy jak ta sól, która traci ten smak. I nie możemy sobie na to pozwolić. My musimy być żywi, ale to musi być prawda w nas. Prawda Bożego Słowa. I wierzę mocno, że dzisiaj Pan nas zachęca do tego, żebyśmy wchodzili do miejsca modlitwy. I też jest jeszcze jedna historia o Samarytance. Jest historia o Samarytance, którą wszyscy teraz kochają z powodu filmu The Chosen. Znają tą scenę wszyscy prawie, tak? Ja tylko chyba tą scenę widziałam w tym filmie, bo nie jestem w ogóle fanką oglądania filmów. Nie mam nawet czasu. Ale jest tam taka jeszcze jedna wskazówka i wy o tym bardzo dobrze wiecie, moi kochani. Że gdyby nie Duch Święty, który tak naprawdę jedynie może nam objawić Boga, tylko On może to zrobić w nas, czyli czego my potrzebujemy? Tego, żeby On nam się objawiał. Tylko On to może dla nas zrobić. On nam może pokazać Ojca. I wiecie, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, Bóg im się objawił jako Ojciec. To jest też zapisane w słowie Wyjścia 4,22. Jeszcze to poproszę. Księga Wyjścia 4,22. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. On w tym momencie uznał go za syna. Wcześniej nie, dopiero teraz słowo nam o tym mówi. Uznałem cię za syna, a potem w księdze Ozeasza 11,1. Jeszcze to zobaczcie. To jest przepiękna historia Bożej miłości. I każdy z nas ma taką historię Bożej miłości. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Uznał go za syna. I my też wiemy, że jesteśmy jego synami i córkami, tak? Ale jest jeszcze kolejny etap. Poznaliśmy na początku, o czym mówiłam, że ludzie mogą znać Boga jako Stwórcę. My Go poznajemy jako Stwórcę. Możemy o Nim usłyszeć jako Ojcu, ale to już wtedy, kiedy mamy relację, jesteśmy w rodzinie Bożej, prawda? I najpierw On się stał Bogiem dla Izraela, a potem Ojcem, przepraszam, dla Izraela, a potem Ojcem dla nas. Ale jest też jeszcze inny aspekt, o którym tutaj niezbyt dużo mówiłam, a myślę, że teraz jest na to moment, że Bóg też się stał Bogiem przymierza. I to przymierze, kiedy zostało zawarte, ono jest porównane do przyrzeczenia małżeńskiego, nie wiem, czy wiecie. Jest na zasadach takiego przymierza, nie na zasadach takiego prawa, jak wiecie, prawo Hammurabiego, tak, oko za oko, ząb za ząb. W tym samym czasie jakby powstawały takie rzeczy. Tu było prawo miłości. O, miłością wieczną umiłowałem cię, tak, uznałem cię za syna. Tak się Bóg zwraca do Izraela. I potem macie też referencje w słowie, mamy w Pieśni nad Pieśniami przepiękne słowa takiej pasji Boga dla nas, prawda? I są takie lata w życiu chrześcijańskim, kiedy my z radością czytamy o tych rzeczach i widzimy się, nawet mężczyźni widzą się jako oblubienica, bo powinniście, moi drodzy bracia, wy też jesteście oblubienicą. Może dziewczyny są troszkę ładniejsze, no ale Pan Bóg na to nie patrzy, tylko na serce. I w Pieśni nad Pieśniami jest dużo tych takich, wiecie, analogii do porównania właśnie dwóch zakochanych, bliskich sobie małżonków. Wierzę mocno, że to jest o małżonkach tylko. Słuchajcie,
jest dużo pasji w tym. Tam nie ma, wiecie, wyznawania z wiarą. Wyznaję z wiarą, że mój miły przychodzi jak gazela. Nie, tam jest pasja mojego serca. To jest życie, to się dzieje naprawdę w tym słowie. I to nie jest tylko po to, żeby czytać, ale żeby zapragnąć tego dla swojego życia z Bogiem. Przecież ona w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie mówi: wyborna jest wonność twoich olejków, pieśń nad pieśniami 1-3. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści, dlatego miłują cię dziewczęta. 4 werset: pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić. Ale on mówi do niej coś innego. Nie tylko masz tam siedzieć i się mną zachwycać, mówi. 8 werset. Idź śladem owiec i paś moje koźlęta przy szałasach pasterzy. Ja tak przeskakuję, bo nie chcę tych wszystkich wątków tu umieszczać. Pan mówi, że w tej jego relacji jest też moment, kiedy wychodzisz z tego baldachima z nim i zaczynasz robić to, co on robi. Ale tylko wtedy to jesteś w stanie robić, kiedy chodzisz blisko niego. Bo najpierw musisz słyszeć, co on słyszy, albo słyszeć, co on mówi. Czuć to, co on czuje. Czy kiedyś modliliście się tak? Wierzę, że tak, bo wy jesteście ludźmi, którzy wymadlali Polskę w ogóle, żeby tu Kościół w ogóle był, ta ziemia i w ogóle te kościoły tu. Że wy wiedzieliście, jaka jest pasja Boża dla tej ziemi, dla tych ludzi zgubionych, tak? To wynika z tego, że wy doświadczyliście sami tej miłości, najpierw tak, jak tu jest napisane, a potem zaczęliście wymadlać rzeczy. Ale Bóg mówi: nie, ja nie jestem w przeszłości, ja jestem teraz i na przyszłość. I dalej musicie to robić. Ale jak siedzicie z tymi twardymi sercami, to nie możecie, musicie mieć to serce. Takie. I Bóg dzisiaj tego to chce. Musicie tak wejść w to miejsce, żeby to serce z powrotem. Ale to nie jest tylko, że wy coś musicie. To jest Duch Święty, który może to zrobić. I Jezus Jahwe Rafa, który jest naszym uzdrowicielem, może nas uzdrowić i scalić na nowo. I wiecie, tak to jest. Ja jestem 36 lat wierzącą osobą. No wiem, że nie wyglądam, ale 36 lat. Ja mam różne rzeczy, tak? Różne historie mam. Ciężkie przeżycia, straty. Nie chcę o tych rzeczach mówić teraz, ale takie bolesne historie w życiu. I zawsze to były takie momenty na to, czy oddam Bogu chwałę, chociaż jestem w totalnym dnie. Straciłam bliską osobę, tak? To mi się stało, tamto mi się stało. Jak pozwolisz temu bólowi to serce zająć, albo ten kawałek serca, to ta infekcja przechodzi dalej. Bóg mówi: nie, wchodź tam. Albo oddaj mi to. Dzisiaj było też o tym słowie. Brat Błażej to powiedział. O tym Królestwie Bożym, tak? O tej realności. To nie jest tylko definicja wersetu, tylko my mamy w tym żyć, żyć w tym wersecie. Że to jest sprawiedliwość, pokój i radość, tak? Nie tylko rzeczy zewnętrzne, ale wewnętrzne, tak? I tak samo jest z tym sercem. Bóg chce, żebyśmy byli jak ta relacja oblubieńcza z Nim. I teraz zobaczcie, jaki to ma sens. Idę do Boga, który mi patrzy w oczy. Powiem wam nawet, że nie musicie patrzeć w oczy nikomu, ale w Jego oczy patrzcie. Patrzmy w Jego oczy po prostu. Nie bójmy się. Wiecie, kiedy jeszcze nie patrzy się w oczy? Ktoś się zmaluje. Prawda? Coś się zmaluje, to już tak głupio po prostu. A Bóg mówi: nie, weź się w ogóle tak nie zachowuj. Nie róbmy tak. Ja jestem. Ja jestem tym, który będzie się objawiał, podczas gdy będę szedł z Tobą. To znaczy właśnie Jego imię. Jestem, który jestem. Tak naprawdę znaczy jestem, który będę się objawiał wtedy, kiedy będę z Tobą szedł. To nie jest tylko jednorazowe. To jest coś, co się będzie wydarzało przez całe nasze chrześcijańskie życie. Ja doświadczam często Boga, który jest moim zaopatrzeniem. No, nic dziwnego, misjonarka, prawda? Chcę wam powiedzieć, jak ważne jest chodzenie w bliskości. Powiem wam dwa świadectwa, a potem wrócimy do modlitwy. W tym roku
oprócz wyjazdu do Ugandy, jak wiecie, słyszeliście szczegóły, także był obóz dla dzieci. Obóz to wiadomo, że wydaliśmy dużo pieniędzy, bo te dzieci wywieźliśmy z wioski, z wiosek. I one naprawdę niezwykle doświadczyły Boga i to zmieniało ich życie. My wierzymy mocno w to, że Bóg mówi o transformacji, przedefiniowaniu przede wszystkim pracy misyjnej. To znaczy, że jak jesteś misjonarzem i jedziesz, dajesz dzieciom kolorowankę i kredki, to będziesz miał ze mną do czynienia. One potrzebują żywego Boga. Nie rób takich rzeczy. Bóg mówi dzisiaj, bądź prawdziwy, nieś światło i rób prawdziwe rzeczy i też trudne rzeczy. I Bóg tak mówi, że On chce przemieniać naród, ale tylko Jego Słowo może tak naprawdę to zrobić. Ale to Słowo będzie związane z pewnym konkretnym działaniem. Tak jak tu w Pieśni nad Pieśniami Jezus mówi, stałeś przede mną w chwale? To teraz idź i zobacz, gdzie ja pasę moje owce. Przyjdź do tych szałasów, pasterzy. Przyjrzyj się na polu. Pole to jest właśnie to miejsce. Nie siedź tylko tam w tej chwale, idź na to pole. I to jest właśnie to, co my tutaj robiliśmy. I jak wiecie, Bóg był niezwykle hojny w tym, co robiliśmy. Ja założyłam zrzutkę. Wiele zborów się dołożyło tych... Ja nie jestem osobą, która ogłasza i prosi o pieniądze. Też ja nie robię tak, jak, że jak coś robię, od razu zrzutka na Facebook. Nie, w ogóle tak nie robię. A działam od 2008 roku. Ja się po prostu modlę o finanse. I słuchajcie, kiedy... Przejeżdżałam przez takie małe miasteczko pod Oławą, nagle uczułam, że mam zadzwonić do takiego znajomego, który tam mieszka. I on mi mówi tak, słuchaj, moja mama miała wypadek w górach, połamana jest, nie wiadomo co jej się dzieje. Chciałbym, żebyś poszła do domu, zobaczyła w jakim ona jest stanie. Oceniła mi, przekażesz to. Ja mówię, no i fajnie, bo się będę mogła z nią pomodlić. Nie była wierząca ta osoba. I jechałam do tego miasteczka w zupełnie innym celu. Ale Bóg mnie poruszył. Mówię, dobra, w ogóle ja nie jestem osobą, która chodzi i puka po domach, też musicie wiedzieć. Nie jestem taką osobą. I ja mówię, no dobrze, on zadzwonił, SMS-a wysłał. On w ogóle jest misjonarzem na Ukrainie. Także to była, wiecie, taka gruba sprawa, że ja nagle mam taką myśl, dzwonię do tego misjonarza. On mi mówi tą sprawę, a ja przejeżdżam blisko domu jego mamy. Ja tam pukam, ona mówi, ona otwiera drzwi, czy tam jej mąż. I mówi tak, nie zdążyłam jeszcze jemu odpowiedzieć, a ty już jesteś w drzwiach. Ja mówię, no pani Basiu, no chyba pilna sprawa jest. Pani Basia była bardzo otwarta, ale widzę, że idzie, nawet po schodach zeszła, miała ortezę i nawet nie musiała być hospitalizowana, chociaż to był jakiś paskudny wypadek na nartach. I zaczęłam się o nią modlić, czy to już znak, że koniec? Dobrze. I ja się o nią pomodliłam. I wychodzę z samochodu, pomodliłam się, nie widziałam, czy coś się z nią wydarzyło. Ona też tak do pewnego stopnia pozwoliła mi się o nią modlić, wiecie, bo niewierząca osoba. Ale wszystko było tak dziwne. Dla niej naprawdę to trwało 5 minut. Wyszłam, siadam do samochodu, patrzę. W tym momencie, kiedy tam byłam, na moje konto wpłynęło 7 000 zł. Ja mówię, o nie, no w 5 minut? Panie Boże, wysłałeś mi, co to zapłata za moją pracę? Co to było w ogóle? I Pan Bóg mnie tak zachęcił i cały ten wyjazd był taki niezwykły, że nie znałam w ogóle imienia i nazwiska osoby, która zasiliła nasze konto na te dzieci, tak? I to było niezwykłe. No, ale był jeden wyjazd, potem był drugi wyjazd, potem byłam w Izraelu, tak? Podczas wojny Bóg mnie wysłał do Izraela. To, że my tak, wiem, że wy się też modlicie, i marzyłabym o tym, żebyście poznali moich przyjaciół z Izraela, mesjańskich Żydów, którzy ewangelizują w taki sposób, że słuchajcie, nawracają się Żydzi do prawdziwego Boga, do Jezusa, poznają Go. Cała rodzina, jak widzieliście na YouTubie filmik Izajasza 53, jest, jak ktoś z was widział, to jest taka sonda uliczna, gdzie podchodzi młody człowiek, syn moich przyjaciół. I daje im do przeczytania słowo z Izajasza. A tego fragmentu nie czyta się w tej parszy, się to usuwa. A to jest opis Mesjasza. I ludzie pierwszy raz w Izraelu czytają, kto to jest i są zachwyceni, kiedy to czytają. I na końcu się dowiadują, o kim jest mowa, że to o Jezusie. Czyli wiecie, oni biorą słowo i tak ewangelizują tych ludzi. I potem ci ludzie
po nocach do nich pukają, żeby nikt nie wiedział, tak jak Nikodem. Powiedz mi coś więcej, a może Biblię mi dasz? Wiecie, tak robią Żydzi, po cichu. Ale dlatego, że jest bardzo duże prześladowanie. Jak się nawracają Żydzi, to są najczęściej z tych ortodoksyjnych rodzin, słuchajcie, usuwani. Jako nie jest naszą rodziną. Tak jak w islamie nawet, słuchajcie. I takie rzeczy tam się dzieją. I Pan Bóg mnie połączył z tymi ludźmi. Oni najpierw przyjechali do Polski. Chcę powiedzieć, że ci ludzie tu przyjechali, żeby błogosławić Polskę. Bóg przysłał Żydów, żeby się modlili o przebudzenie w Polsce. 2022 rok, grudzień. Wołali do Boga, biorąc 12 rozdział Izajasza, gdzie jest mowa o tym, z radością będę czerpał ze zdrojów zbawienia. Modlimy się o Polskę i modlimy się o Izrael, żeby Bóg działał tu i tu. Wymadlali dla nas rzeczy. Żydzi. Taka dygresja, bardzo duża. Przepraszam, jestem gadułą trochę. I słuchajcie, pojechałam do tego Izraela. Pan Bóg mnie zaopatrzył na ten wyjazd. Dosłownie wróciłam z Afryki i po 3 dniach jechałam do Izraela. A potem miałam wyjazd kolejny do Afryki, do Malawi. I ja tak jest, wiecie, Pan Bóg zaczął mnie hojnie obdarzać biletami na te wyjazdy. Ja zawsze tak doświadczam Jego obecności, Jego działania, hojności Jego. A potem znowu, no a masz jeszcze 5 tysięcy? Nie wiem, czy w końcu będę mieć te pieniądze, czy nie. I taką miałam w sercu myśl, po rozmowie z moją mentorką, z którą miałam się spotkać w tym Malawi. Malawi, kraj troszeczkę tak bardziej na południu, ale jeszcze wyżej niż RPA oczywiście. Ze stolicą w Lilongwe. I słuchajcie, i taką miałam myśl w duchu, że chciałabym kupić ten bilet, to był poniedziałek. Chciałabym kupić ten bilet tak następną niedzielę, bo to już byłoby jakby, że tak powiem, ostateczność, bo wyjeżdżam za 2 tygodnie. I nikomu o tym nie powiedziałam. Myślałam, Panie, co mam zrobić, czy mam o czymś powiedzieć przyjaciołom o tym i tak dalej, nikomu. Wiedziałam, że mam nie mówić. I jest niedziela, godzina 21. Dostaję wiadomość od takiej proroczej osoby w Polsce, która nawet robi takie szkoły dla ludzi, którzy chcieliby wzrastać w tych darach. I ona mnie pyta tak. Pan Bóg mi tak mówi, że mam się o ciebie modlić. Powiedz mi, gdzie ty jedziesz teraz? Ja mówię, no to, że jadę i tak szybko, bo ja nie mam czasu na odpowiedź, i tam szybko jej coś tam piszę. Mówi, słuchaj, no dobrze, to jedziesz tam, to ja się będę modlić, a co konkretnie potrzebujesz? Ponieważ ja z tą osobą w ogóle nie mam do czynienia, my się nie przyjaźnimy tak, żeby ze sobą pisać. No to więc mówię, no dobra, to jej powiem, no to dobrze, to wymadlamy bilet, wymadlamy wizę, wymadlamy to i tamto, tak? I ona mówi, no a ile ten bilet? Ja mówię, no tam 4700. I ja mówię, no a co u ciebie? No bo wiecie, pyta się dziewczyna. No i ona mi tak pisze. I ona mi pisze coś takiego, że aż wam to przeczytam. To jest ważne. Bo zobaczycie, jak Bóg jest dobry. Pytam się, co u ciebie? A ona pisze tak. Siedzę z tatą i pytam, czy się moje życie dotychczasowe wystarczająco, czy moje życie dotychczasowe wystarczająco przyniosło mu chwałę. To jest odpisanie. I mam wrażenie, że jakbym poszła dziś do nieba, to byłabym przekonana w drodze, że było dobre i że mam jedynie wdzięczność w sercu i że uczyłam się całe życie kochać i robiłam to, tak wierzę, coraz lepiej. Szkoła, którą prowadzę, nie mogę użyć tego na tej nazwy, bo obiecałam, że nie powiem, się rozwija. Mam wielu synów i córki duchowe, a Duch Święty bez przerwy mówi do mnie, przyprowadza nowych i oni się przybliżają do Boga. I On mówi do mnie, wypatruj ich i przyjmuj i wychowuj na moją chwałę. No to biorę ich i przygarniam, wyposażam i posyłam. Dostaję słowa dziwne, ostatnio coraz częściej, że będę robić szkołę widzących po angielsku. Nie mam pojęcia, jak chcę to Duch Święty robić, ale znając Go, znajdzie sposób i znów mnie zaskoczy. Druga rzecz, która się dzieje, to modlitwa o narody.
Mówi do mnie o różnych krajach, przypomina mi sny, które miałam 20 lat temu. No i w kontekście tych narodów kładzie mi na sercu różne rzeczy. Tak jak na przykład ciebie. No i wiesz, czy ja mogłabym zapłacić za twój bilet do Malawi? Słuchajcie, jest 21 w niedzielę. Ja mam człowieka, którego nie znam, mieszka na drugim końcu Polski. I on pisze, i ja za 2 godziny mam pieniądze na koncie, pół godziny później jest bilet do Malawi. Halleluja! Nikt o tym nie wiedział. Ona na pewno nie wiedziała o tym. Wyobraźcie sobie, tak Bóg działa. I teraz jest kolejny wyjazd, o który się modliłam od lutego. Kolejny wyjazd do Izraela. Mieliśmy pojechać, ponieważ 2 tygodnie temu miał się odbyć w Tel Awiwie tym razem festiwal Nowa. To był ten festiwal, kiedy Hamas zaatakował Izrael. I ta młodzież, bo to był New Age'owski festiwal. I Bóg nas chciał tam posłać, żeby się modlić o tych młodych ludzi, żeby ich wymadlać, wyrywać stamtąd i modlić się o ochronę. I ja stałam przed Bogiem i wymadlałam środki na to, tak? I nic się nie działo. Nie ma żadnych pieniędzy. Jest niedziela, wieczór, znowu niedziela. Rano o 6:00 mam ostatni samolot, którym mogłabym pojechać, żeby zdążyć na to. I Bóg mi daje takie oczekiwanie z wiarą. Wiecie, takie oczekujesz na Boga. I to jest, i wy to wszyscy znacie, że wiesz, że masz czekać na Pana. Ja posłusznie czekam na Pana. Ugotowałam obiad, byłam na nabożeństwie, ugotowałam obiad i czekam na Pana cały czas w duchu. W międzyczasie walizka stoi w przedpokoju, jak coś to 10 minut się pakuje i o 4:00 rano jestem na lotnisku w Katowicach albo w Warszawie, nie ma problemu. I mój mąż też nie ma problemu. To miał być krótki wyjazd. I słuchajcie, o godzinie 6:00 rano puściło mi, 6:00 wieczorem puściło mi to uczucie oczekiwania na Pana. Nie pojawiły się żadne finanse. Poniedziałek. Myślę sobie, analizuję swoje serce i swój sposób myślenia i jak podchodziłam do tej całej sprawy przed Panem, jak ją kładłam. I zastanawiam się, czy przypadkiem jakieś lenistwo gdzieś tu się nie zagnieździło, że ja nie chciałam czegoś zrobić w jakiś sposób, co może Bóg mi coś mówił. I tak analizuję swoje serce, chodzę przed Bogiem, modlę się. We wtorek rano dostaję wiadomość. Iza, odwołali ten festiwal. W ostatniej chwili ze względów bezpieczeństwa nie było sensu tam jechać. I Bóg mnie powstrzymał. I tak, po prostu takie, wiecie, jak ja się nauczyłam, ja chodziłam przez tydzień pod wielkim wrażeniem, jak Bóg może działać w życiu. Że cię wysyła albo cię nie wysyła, powstrzymuje cię. Że Bóg tak może robić. Słuchajcie, kiedy chodzisz w bliskości, kiedy masz możliwość bycia z Nim blisko, będziesz tak precyzyjnie mógł być prowadzony. Wiecie, że jakbym tam pojechała, to mogło mnie tu by dzisiaj nie być. Bo mieliśmy być na północy też w Tyberiadzie, a tam są poważne teraz działania, tak? I nie zawsze ta cała Iron Dome, czyli jak to się nazywa? Tarcza. Tarcza czasami przepuszcza jakieś pociski. Ja uważam, że w tym czasie do Izraela nie można jechać jako turysta, tylko jak ciebie Bóg wyśle, bo wtedy wiesz, że Bóg cię wyśle i ochroni, tak? I słuchajcie, to może dwie takie historie. Jest ich wiele, mam wiele historii takich. Wiecie, ja widzę Boga, który też uzdrawia ludzi i w zaskakujący sposób działa, doświadcza. Doświadcza też, ja też doświadczam Jego, a On doświadcza mnie w różnych dziedzinach życia. I dlatego chciałabym was tym zachęcić, że jeśli czujesz, że potrzebujesz, że pewne elementy twojego serca stwardniały, bo może tak być, że w niektórych aspektach życia po prostu coś nie działa tak, jak widzisz, że w Biblii jest napisane, a u ciebie to nie działa. Ja nie mówię o tym, że się latami modlimy o nasze rodziny, tak, o naszych bliskich i oni się nie nawracają. To nie jest, ty stoisz wiernie przed Bogiem, a Bóg wyznacza czas, tak. To są tego typu rzeczy. Ale może czujesz, że coś się stało, zatrzymałeś się. Nie ma tego przepływu i tego życia, tego, co się działo na początku, bo wierzę tak mocno, że Bóg chce dzisiaj dotknąć nas i sprawić, i przyprowadzić nas do tego miejsca naszej modlitwy, ale żebyśmy tam weszli tak, jakbyśmy tam byli pierwszy raz, żeśmy przyszli do Niego jako do tego, który nas widzi.
A jeśli ktoś ma z was Biblię Zaręby, to wam powiem o tym, co tam jest napisane w komentarzu. W momencie, kiedy Hagar nazywa studnię. A mogę prosić, żebyś grał na pianinie? Bo tak niesamowicie grasz na tym pianinie z takim namaszczeniem. Nasz brat Zaręba, tłumacz Biblii, pod gwiazdeczką tam w tłumaczeniu o Hagar. Możesz grać, co tam czujesz. On pisze, że Hagar nazwała to miejsce tego, który mnie widzi, tak? A on mówi, że tam jest tak naprawdę z oryginalnego języka napisane, że to jest doświadczenie i studnia tego, który spojrzał mi w oczy. To nie jest tylko ten, który nas widzi, ale to jest ten, który nam spogląda w oczy. W nasze duchowe oczy. I on dzisiaj mówi do nas, podnieś swój wzrok. Podnieś swój wzrok. Podnieś swój wzrok. Nie patrz na swoje buty. Nie zamykaj tych oczu. Kiedy przychodzisz przed moje oblicze, pozwól mi spojrzeć w twoje oczy. Bo te oczy przynoszą uzdrowienie. To jego spojrzenie. Głębia, którą on przyniesie. Widzicie, ja nawet zamykam teraz oczy, jak mówię. To jest niełatwe. Ale to nie chodzi o to, że wy macie na mnie patrzeć, tylko wy macie patrzeć zawsze na Niego. I my mamy patrzeć zawsze na Niego i tam jest nasza przemiana, tam jest nasze życie. Wszelkie rzeki wody żywej wypływają z nas, kiedy On jest w nas i On jest w was. Ale jest więcej. Jest więcej. Jest więcej, kiedy jesteśmy tak blisko Niego. To robisz dziwne rzeczy dla Boga albo odważne rzeczy dla Boga. Dzisiaj zastanawiałam się, czy jest taka rzecz, której się boję. No może zastrzyków. Już dentysty się nawet nie boję, bo mam dobrą dentystkę. Któregoś razu w Indonezji w nocy miałam taką myśl, że mam iść pływać w morzu. I poszli ze mną ludzie, nikt nie wszedł do wody, tylko ja pływałam w tym morzu. I sobie myślę, naprawdę nie tylko widać z daleka było światła tam wyżej w domu. Ja mówię, Panie Boże, czemu mnie tak poprowadziłeś tutaj? Bo chcę, żebyś niczego się nie bała. Nie możesz się niczego bać. Nie możesz się bać. Nie możesz się bać. Powiedziałam, Panie Boże, tak, ale chcę bać się Twojego imienia. Proszę Cię, żebyś mnie wypełniał swoją bojaźnią. Pomyślałam sobie dzisiaj, że boję się, żeby nie wzbić się w pychę. Boję się, żeby nie zejść z Bożych dróg. Tego się boję. Ale wiem, że On mnie będzie prowadził, kiedy będę w tym miejscu. Kiedy będę patrzeć w Niego, w Jego oczy, kiedy będę się do Niego modlić, kiedy pozwolę Mu spojrzeć w moje oczy. Bo tak jak Hagar, On ją zawrócił i On cię może też zawracać z tych miejsc. On może te wszystkie te kawałki poskładać, jeśli to jest rozsypane życie, ale jeśli to jest skorupa, to On chce ją zdjąć. I w tym miejscu On będzie ją zdejmować. Nikt was za nas tego nie zrobi. Tylko On jest tym kardiochirurgiem. I ty Mu pozwól zrobić to w swoim życiu, jeśli wiesz, że gdzieś coś się wydarzyło. Ja chciałam was zaprosić, żebyśmy się tutaj przyszli modlić. Jeśli chcecie, to podejdźcie do przodu. Możemy się razem tu modlić. Nie wiem, klękniemy na kolana przed Bogiem i będziemy Go prosić, żeby nas wprowadzał do miejsca. W nowy sposób do tego miejsca, które znamy. I wtedy zobaczymy, że to miejsce przed Nim w tej modlitwie nabierze innego wymiaru. Że wtedy będziesz mógł znowu widzieć to, co On widzi. Wyraźniej widzieć to, co On widzi. Wyraźniej słyszeć to, co On słyszy. Odczuwać bicie Jego serca dla zgubionych i też dla Twojego życia, dla mojego życia. Twarde serce często jest znieczulone. Nie jest w stanie przeżywać właściwie
Jego obecności jest w stanie właściwie przeżywać tych wszystkich dobrodziejstw, które w Nim mamy. Chyba, że masz jakąś pieśń, którą chciałbyś zaśpiewać. Wy macie jakoś. A dla tych, którzy się przerazili tego młotka, też chcę powiedzieć, że to nie musi tak wyglądać, że on przyjdzie z czymś takim, jak właśnie młot pneumatyczny. On może powoli te warstwy z ciebie ściągać. Tak, żeby dostać się do tego mięsistego serca. Zacznijmy się razem modlić, kochani.